Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Monika Tarka. Od pewnego czasu mogą Państwo w największych miastach w Polsce zobaczyć plakaty Radia Pogoda z napisem Najpiękniejsze melodie i z piękną dziewczyną na plakacie. I właśnie dzisiaj ta dziewczyna, ta piękna kobieta, wspaniała wokalistka jest moim i Państwa gościem i gościem Radia Pogoda, Alicja Majewska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, już od dawna nikt tam nie mówił, już dziewczyna. Ale nadal no Pani tak wygląda. Dobrze. Nie dziewczynką, dziewczyną. A przynajmniej na pewno się Pani czuje jak dziewczyna, bo coś mi się wydaje, że ma Pani w sobie taką życiową energię i taką pogodę ducha, że takie osoby po prostu się nie starzeją, dusza się nie starzeje. A gdzie Pani? Magda Czapińska napisała mi jedną z piosenek na poprzednią płytę, bo to Państwo się pochwalę, że wytwórnia, która nagrywa młodych, obiecujących piosenkarzy, właśnie zaliczyła mnie do grona młodych, obiecujących piosenkarek. Więc już trzy płyty tam wydała ta wytwórnia, nagraliśmy, a na jednej z nich jest piosenka Magdy Czapińskiej, która użyła takie sformułowania: tyle cudów wokół mnie i tyle wokół zdarzeń, że nie mam czasu przysiąść i spokojnie się zestarzeć. Tak. I to jest chyba ta recepta, przynajmniej na to, że się nie odczuwa tego upływającego niemiłosiernie czasu. No właśnie, jest Pani pogodną osobą? Określiłaby siebie Pani jako osobę pogodną, tak, uśmiechniętą? Tak, jestem uśmiechnięta i pogodna i nie mogę tego zmieniać, broń Boże, bo zwolennicy takiej właśnie mojej osobowości by mi tego nie darowali. Właśnie, a propos piosenek, też jest piosenka Koneserka kolejnego dnia, prawda? Budzi Panią ciekawość codziennie. I ma Pani apetyt na życie, tak jak właśnie w tej piosence, że wstaje Pani rano i codziennie jest Pani ciekawa tego, co się dzisiaj wydarzy? Proszę Pani, ja dokładnie wiem, co się wydarzy. Znaczy, nie, jak to się zakończy, to może nie, ale ten plan w kalendarzyku to jest zapisane i ja wiem, że mam spotkanie dzisiaj właśnie w radio z Państwem. Tak, a to sesja, a to przymiarka, a to spotkanie bardzo miłe, towarzyskie z gronem zaprzyjaźnionych kobitek, a to próbę z Włodzimierzem Koczem. Także takich dni, co to nie wiem, co się wydarzy, to jest niewiele. No. Ale budzi się Pani i czeka Pani z uśmiechem na to, co się wydarzy, a nie tam, że stres, albo że muszę znowu iść, muszę znowu coś zrobić. Jak to jest? No, najpierw kawa. Bez kawy to nie ma żadnego uśmiechu. Nie ma. Nie, kawa pomaga tak. Piję kawę ciśnieniową, z ekspresu ciśnieniowego oczywiście, tak? Z mlekiem. Pierwsza jest z mlekiem. Musi być mocna, ale z mlekiem, tak? No i tak wtedy jak się w głowie rozjaśnia się i tak te siły, prawda, wracają. To nie jest tak, że taki tak skowronek tak od rana. To chyba... Czyli trzeba się rozkręcić powoli. Wie Pani, no... Swoim rytmem. Czas, zegarek wskazuje na to, że jeszcze odbiorę dwa telefony i się rozgadam i się spóźnię kolejny raz. No tak. A rzeczywiście, no, jak się Pani rozgada, to już chyba na dobre, prawda? Lubi Pani mówić. No, to tak twierdzi Pan Korcz. Jeszcze Zbyszek Wodecki miał taką... Znaczy twierdził, że jak ktoś chce sobie... baterie w telefonie, co się, nie zresetować. Kiedyś się ładowało baterię, tak? Tak, ładowało ale, się. Ale trzeba tak. było ją najpierw zużyć do końca. Jakoś tak to się mówiło, tak? Jakoś takie, że jeżeli ktoś chciał sobie te baterie tak do końca wyładować, że móc na nowo zacząć ładować telefon, to powinien do mnie zadzwonić i miał zagwarantowane, że w trakcie tej rozmowy ta bateria się rozładuje. Ale to będą takie legendki, anegdotki. Czy lubię? No, lubię ludzi, no, jak jestem z ludźmi, to rozmawiamy przecież. Tylko uwielbiam te nasze spotkania kobiece. No, pochwalę się, że uczestniczką tych spotkań kobiecych, które ja uwielbiam, jest również nasza ukochana Irenka Santor. O, proszę. A kto jeszcze jest w tym gronie? Zdradzi nam Pani? Znaczy, wie Pani, jest jakieś stałe takie grono, w to którym jest, się to spotykacie? To jest stałe grono. To grono w ogóle, tak jakby taką kulturalno-światową naszą, która nas zorganizowała, jest nasza przyjaciółka, nieśpiewająca od lat już, fantastycznie śpiewająca, Zosia Kamińska. I to ona scaliła, czy akurat Irenę Santo, czy Stania Kozłowska, bywa od czasu do czasu. No ja tam się znalazłam, z Zosią znam się ho, 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 całe wieki w Teatrze Targówku, kiedyś razem śpiewałyśmy też.
obecnie Rampa, ale również szczęśliwie dzięki Zosi poznałam do wianuszek fantastycznych cywilek, czyli nieśpiewających, świetnych pań. Jagódka, Basia, Halinka, a tam jeszcze Kasia Miller w tym gronie też jest, ta psycholożka. Tak. No więc, i co, plotkujecie? Nie pamiętam, czy plotkujemy? Nie, czy rozmowy bardziej kulturalne? To nie jest tak, że... O filmach? Przede wszystkim oznajmiamy sobie, jak się strasznie cieszymy, że się spotykamy. Tak strasznie się cieszymy. No i oczywiście, razem nieraz bywamy. Ostatnio w teatrze, bo to jedna załatwi bilety. Z tego grona jestem najbardziej zajętą osobą, w kalendarzykowo. Więc do moich terminów te spotkania są dostosowane rzeczywiście. A to się trafił nam stand-up Maćka Sztura, a to świetna sztuka z Jerzym Szturem, geniusz, a to niedawno obejrzane. W każdym razie te spotkania wydawałoby się, znaczy jak się rozstajemy, to taka świadomość jest, że Boże kochany, już kawałek życia, znów minął kawałek życia, te 3-4-5 godzin rzeczywiście, ale są rocze. Nieraz oczywiście w swoich domkach też, czy najświetniej gotującą jest Jagódka w Zalesiu, jak ona robi placki, proszę pani, jeszcze placki, to są bliny, tak. Chyba z kaszy gryczanej, z kawiorem, jak drzewiej bywało. I ze śmietaną. No, nie jadamy tego codziennie, ale od tak czasu do czasu na rok, raz na rok się zdarza. Tak. A jak jest teraz, jeżeli chodzi o panią i kuchnię? Bo swego czasu wiem, że raczej tak samo. Pani zaglądała tylko wtedy, żeby jeść, ale nie robić. Tak samo. Tak samo. Nic się nie zmieniło. To się nie zmieniło. Ja nie miałam nigdy konieczności w związku z moim życiu od dawna, bo to kiedyś dawno temu z moim mężem mieszkała moja przyjaciółka ze studiów, która świetnie gotowała. Potem ja ciągle w jakichś tam rozjazdach, mama z Milanówka dowoziła te barszczyki czerwone, zupy pomidorowe. Potem jak mama, stosunkowo niedawno, ale mama odeszła już 11 lat temu, a chorowała 12 lat temu, więc jakieś te 20 par lat temu, jak mama zachorowała i mieszkała ze mną, to była opiekunka, która też gotowała, więc ja też nie musiałam. I tak mi się ostało, z tym, że... Nie ciągnie pani? Nie ubolewam. Znaczy ja parę rzeczy... No właśnie pan Włodzimierz mi wspominał, że parę rzeczy sałatka, pani słynna, robi, ale... Sałatka z paluszków krabowych. Ale potem trzeba przyjść do domu i jeszcze... I co? Dojeść. No co? Co? Nie, to już pani zmyśliła. Nie chciałam panią sprowokować. To mi pani mówił, że sałatka bardzo dobra. Sprowokowała mnie pani, bo ja przecież bo mam świadomość, że jedną sałatką w gości tutaj nie usatysfakcjonuję. Więc oczywiście jak Artur książkę o nas pisał, a to na ogół spotkaliśmy się albo gdzieś tam w podróży, bo się z nami raz wybrał. Tak. Parę żarcików taki sobie pozwolił pod ten temat nie do końca prawdziwych umieścić. Za aprobatą pana Kocza oczywiście. U mnie się spotkaliśmy. A ja ambitnie przecież. Mój dom był zawsze gościnny. Moja mama w domu, goście bywali często i rodzina, siostra, bratowa. U mnie jest tak samo. Chciałby sprostać temu, to oczywiście paluszki krabowe były, ale były też... pyszne jakieś flaczki od bratowej albo jakieś krupniczki od bratowej. Tak, nie. Ode mnie goście nie wychodzą głodni. Co prawda... A jest muzyka w czasie spotkań? Bo jest pani pianino, przecież stoi. Pianino, to jest do pracy, proszę pani. Pianino jest do pracy. Okay, czyli nie rozrywka, tylko praca przy pianinie. Nie. Pani by spróbowała Włodka Korcza sprowokować tego, żeby jak się spotykamy, żeby posłuchać jakieś, włączyć radio czy muzyka. Nie, to w ogóle wykluczone. Wykluczone. No, gra wtedy, kiedy musi. Czyli odpoczywacie na tym instrumencie. Wie pani, tak, w ogóle. Ja też nie mam potrzeby. Znaczy... Ale gra pani na pianinie? Owszem, jeden numer. nie gram. Nie gram. Ja się uczyłam w dzieciństwie na wsi Sandomierskiej. A wie pani... W książce też, ale parokrotnie opowiadam o tym, bo przecież pytani jesteśmy o to, czy jakieś wykształcenie. Ja nie mam wykształcenia muzycznego, ale jako dziewczynka... Bo jest pani psychologiem, prawda? Ja jestem, proszę pani, jest andragogiem.
Andragogiem jestem. Co to takiego? O świata dorosłych. ale do dzieciństwa wracając, no bo jak śpiewam całe życie i żyję z tego i już doprawda tyle lat, no to się, dzieckiem też byłam muzykalnym. No jako to muzykalne dziecko, po tatusiu zresztą, szkoły muzycznej w pobliżu nie było żadnej. Olbierzewice, Poczta, Jurkowice, powiat Sandomierz, tam spędziłam dzieciństwo, ale był pan organista, więc ja uczęszczałam na lekcje śpiewu na pianinie do pana organisty i sobie właśnie niejednokrotnie tak żartem rzucałam właśnie, że byłam taka, najlepsza byłam z całej klasy, że w całej klasie były dwie córki pana organisty i ja byłam najlepsza z całej klasy. Parę miesięcy temu, nie tak dawno, w Promie Kultury mieliśmy koncert. Wchodzi na scenę właśnie z kwiatkami cudna pani. Mówi, słuchaj, ależ mnie obsmarowałaś w tej książce. Córka organisty? Córka, Krysia, córka coś organisty. Takiego. Tak, tak, tak. No nie. Z właściwym sobie dystansem również potraktowała to. Więc jako, że nie mam wykształcenia muzycznego, no nie jestem instrumentalistką, ale jak powiedziałam, jeden numer gram, bo był taki benefis przed laty Włodzimierza Korcza. Tak, tak, i pani wtedy i ta wtedy w ramach takiego numeru, bo to tam się robiło numery sobie, jakieś niespodzianki. No ja sama nie wymyśliłam tej niespodzianki, to Włodek Korcz, ponieważ jest kompozytorem między innymi przepięknej piosenki napisanej do wiersza Adama Kreczmara, Chłopcy z naszej ulicy. Mhm. I Włodek, wykonawcą tej piosenki, jest Piotr Franceski. Ale Piotr nie mógł przyjechać na ten benefis, a piosenka, dobrze żeby się zdarzyła, piosenka jest napisana, mała rozpiętość jest jakby taka, także nie ma trudności wokalnych jakichś tam specjalnie. No i Włodek wymyślił w takim razie ten numer, że zrobimy taki numer, że on nie umie śpiewać, zaśpiewa, ja nie wiem grać, zagram. No więc ja... Te parę akordów, przy pani, to nie jest tak. No, ćwiczyłam to z parę tygodni, może nie po 12 godzin, jak ćwiczą młodzi instrumentaliści. No właśnie, mają państwo taki dystans do siebie, bo na scenie jesteście niezwykle... Znaczy, z jednej strony widać tę koncentrację, no bo to trzeba, prawda? Bo w końcu czekają na panią fani widzowie, chcą przeżyć ten koncert. Ale z drugiej strony czuć też taki dystans do siebie i taki pewien luz. A ja słyszałam, że pan Włodzimierz jest jednak dosyć takim... ostrym i bardzo wymagającym partnerem muzycznie i zawodowo, to prawda? No proszę popytać wszystkich, którzy z nim mieli okazję popracować. Tak. Myślałam, że może panią troszeczkę tak już luźniej traktuje. No to wie pani, w stosunku do osób bliskich jest się mniej łagodnym. A Zbyszek Wodecki określał to, co pani mówi, u Włodka, tę cechę, że jest perfekcjonistą do szlak trafienia. A jego piosenki są trudne chyba, prawda? Niektóre do zaśpiewania. Zależy przez kogo, proszę pani. Ja nie, absolutnie, przecież wiadomo, że nie przez panią. Ale podejrzewam, że jak po raz pierwszy jakaś kompozycja trafia do pani, to czasami rzeczywiście chyba trzeba dużo prób, żeby, prawda? Pani, to bardzo, bardzo, bardzo. No. Są piosenki, które się od razu poczuje i z właściwą intencją śpiewa. Są takie, które trzeba się wszystkim nauczyć. Te pieśni sakralne, które Włodek wiele takich napisał, bo napisał parę oratoriów. No i ja też się mierzyłam z tymi pieśniami. To w przypadku tych pieśni to jest tak, że może pani słyszała, że przegrywał mi. Ja mówiłam, Włodku, to nie dla mnie. Ja tego nie potrafię zaśpiewać. No ale właśnie na szczęście Włodzimierz Korcz we mnie wierzy. Tak mówisz. No i siła ćwiczeń. No i wydobywa z wykonawcy zwykle to, co nam się nawet wydaje, że tego nie ma, a Włodzimierz Korcz ma nosa takiego i wie, że kogoś na coś takiego stać. Zresztą pani, on pisze piosenki dla danego wykonawcy. To nie jest tak, że no tak, szuflady się wyciąga. To jest profesjonalista. To znaczy ma takie podejście. Ma takie podejście. Zresztą to jest chyba najsłuszniejsze. Ale ma też swój styl muzyczny. To nie jest tak, że nie słychać, że to nie jest Włodzimierz Korcz. W wielu piosenkach właśnie... Słychać, pani, że to on się z tym nie zgadza, bo właśnie jest taka opinia, jest jakby, że o, Włodka się poznaje. Ja myślę, że tak, bo generalnie rodzaj melodyki, emocjonalności, ale w różnych stylach ten Włodek przez te ileś tam lat napisał tych paru utworów, że rzeczywiście, że
że ci, którzy tak twierdzą, nieraz zdumieni, że to, a tak, a to wódka, a to też pana Korcza. Nie, bardzo, bardzo wszechstronnie. A wie pani, ale to oczywiście to wszystko już wiemy, no ja najlepiej to wiem, ale największa chwała dla Włodka, jeżeli mogę tak powiedzieć, to za to, że ciągle ma inwencję. Że ciągle ma inwencję, że nie opuściła go, ta wena go nie opuściła. A przecież te trzy płyty w ciągu tych... Tak, to jest sobie w ogóle niesamowite, bo przecież podpisała pani kontrakt 7 lat temu, czy 6, i w ciągu tych kilku lat wyszły aż 3 albumy. 3 płyty, 16. Mało tego, one przecież były później, po tych albumach, były bardzo intensywne i nadal są po tej ostatniej płycie trasy koncertowe. Znaczy, także państwo koncerty w ogóle nie zwalniają, wręcz przeciwnie. No muszę zwolnić, bo ja już muszę zwolnić, odmawiam. Ale wie pani, nie tylko te płyty. On w tym czasie napisał jeszcze takie duże bardzo przedsięwzięcia. No, Równanie serca, to są takie, to ostatnie jego przedsięwzięcie. Motywacją, inspiracją do pisania tekstów była poezja Przybosia. Trudna, nie do napisania, w związku z tym napisała to Monika Partyk, bo takie zapotrzebowanie było Monika Partyk, ale inspirując się poszczególnymi wierszami Przybosia. Tam są zbiorówki, już tam śpiewa Olga Bończyk, Zagrobelny, ja, Grzesio Wilk, ktoś go ostatnio tam zastępował. I pani by tego posłuchała i pani by się zdumiała, że to też jest Włodzimierza Korcza. Mhm. Więc trzeba poznać po prostu pana Włodzimierza, zrobić taki wysiłek, żeby zagłębić się w jego twórczość. Ale państwo są już razem. Nie wiem, czy ja dobrze liczę, ale wydaje mi się, że w przyszłym roku będzie 50 lat. Tak, w tym roku jest okrągłe 49. 50 lat razem na scenie tej wspólnej współpracy. Naprawdę? Kupę czasu. No, do księgi Guinnessa prawdopodobnie. To już chyba jest... Coś więcej nadajemy. Nawet niż przyjaźń. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Bardziej uzależnienie, takie... proszę pani. Z mojej strony uzależnienie. Czy pani go traktuje jako no, przyjaciela na pewno, też takiego pewnie i prywatnego, i zawodowego, ale czy można to nazwać już, że się wydaje taki człowiek niemalże jak brat? Jak bliska rodzina? No rodzina, w ogóle rodzina. To moja rodzina, Ela, Włodek, mhm. tak, to dzieci ich. Mhm. Tak to rodzinnie się traktujemy rzeczywiście. No właśnie, no bo jednym z pytań, które ludzie zadają internetowi w dzisiejszych czasach, jak wiadomo, jak chce się człowiek czegoś dowiedzieć, to od razu internet i wyszukuje. Ale tradycyjne, czy państwo są małżeństwem? Tak. I oczywiście wy już to musicie od lat prostować, tak. Że nie... Ale proszę powiedzieć, czy pani się przyjaźni z żoną pana Włodzimierza, panią? No jeżeli mówisz, że rodzinami przyjaźnimy, to chyba żony nie wykluczam z tej ale rodziny Włodzimierza Korcza. Ale same, że tak powiem, razem na jakichś, nie wiem, pogaduszkach? Same? Albo, wie pani, nie ma kiedy. Nie ma czasu na to. Nie, tak. Jak się spotykamy, to razem. A jak będziecie świętować 50-lecie? Już wiadomo? Pani, będziemy świętować koncertem jubileuszowym. Bo, tak, już termin w Warszawie jest zaklepany. Aha. Na koncert. Na przyszły rok już? No, teraz to, proszę pani, trzeba te agencje duże, to muszą jedna przed drugą się tam, nie wiem, już będą klepali na 2050 niedługo, bo już na 2025 to już pewne te renomowane sale takie, to już weekendowe terminy pozajmowane. Mhm. Ja dostałam termin od dyrekcji Teatru Wielkiego na 22 lutego 2025 roku w Teatrze Wielkim. Już państwa teraz zapraszam. Będzie taki powiększony skład muzyczny. No i właściwie musimy usiąść, zacząć. Wczoraj tak z Wodkiem rozmawialiśmy, słuchaj, no ale musimy coś szczególnego na ten koncert wymyśleć. Przecież musi inaczej zaczynać niż ten, który zaczyna się już od 15 lat akurat. No, ja to chyba zacznę w takim razie żaglem. Zamiast kończyć żaglem. Nie no, będziemy o tym myśleli. Czyli ma pani już kalendarz zaplanowany przynajmniej na rok do przodu. Znaczy, wie pani, szereg terminów tak. Znaczy, nie mówię, że mam zupełnie już... to nie jest tak, że jak o Zbyszku się mówiło, tak, że ma ten kalendarzyk i patrzy na jeden termin, tak. Ale i tam jest 18 kwiecień, tak, to o, to masz co, mam wolny. O, to się kończysz. No to nie aż tak, ale znaczy, to jest niezwykle miłe, to za mało powiedziane. Satysfakcjonujące jest to. Zresztą jesteśmy też zdziwieni z Włodkiem, to tak pozytywnie zdziwieni. Właśnie, że w świecie, w którym właściwie tak medialnie
czy no właśnie w mediach społecznościowych, nie wiem, te Instagramy i tak dalej, i tak dalej. Króluje zupełnie inny rodzaj no, piosenek, mhm. piosenek, że szczęśliwie jest niemała grupa osób no, wrażliwych na ten rodzaj literatury, z jaką się stykają w moich piosenkach, czy ten rodzaj emocji właśnie w melodyce piosenek Włodzimierza Korcza, czy w naszym wykonaniu. I to najbardziej jesteśmy zdumieni, że na tych koncertach, bo jak tylko mogę, to się chwalę, bo się strasznie cieszę, że powstało tych parę przepięknych sal koncertowych w Polsce. Mhm. Forum Muzyki we Wrocławiu, czy NOSP w Katowicach, to wielkie sale nowe. Warszawa ciągle nie ma sali takiej na koncerty estradowe. Tam się eksploatuje te Romy, ale to Roma to ma swoje spektakle, gra. Jest na was zapotrzebowanie. Liczyłam, że w tym roku, nie wiem ile w zeszłym, ale podejrzewam, że było jeszcze więcej, ale w tym roku już jest 35 koncertów i to podejrzewam jeszcze nie jest zamknięty całkiem kalendarz. Ale co pani liczyła? Od kiedy? Koncerty, ale liczyłam tylko od marca, czyli od marca do listopada. A podejrzewam, że jeszcze ich trochę dojdzie. Od tego marca? Tak. Ja to nie liczę, jeszcze nie liczyłam. Od marca do listopada. No, ale miesięcznie 10 koncertów. Marzec 10, kwiecień pani, chyba też 10 czy 9. Pani, bo wiem, no bo jest tak, współpracujemy z taką agencją, która te koncerty w tych dużych salach rzeczywiście organizuje. No jak mówię, trzeba wcześniej te sale zaklepać, zapłacić i tak dalej, umieć sprzedać bilety. I jeszcze parę innych agencji też, no z czymi współpracuję. Ja nie mam menadżera. Po co mi menadżer, jak się do mnie te agencje... Ja proszę pani... Ja nie mogę wszystkie przyjmować, no nie, bo w końcu gardło jest i ma się tylko jedno takie. Pewnie musimy zwolnić, chociaż coś pani powie. Ja się tak zdziwiłam Zbyszkowi Wodeckiemu, znaczy dziwiłam. Mieliśmy za złe mieliśmy okropnie, że tak szarga sobą, żeby już się źle czuł przecież, a tu Koszalin, tu Przemyśl, tu, a jeszcze nie odmawiał. Ale tak... Trudno jest bardzo odmówić, jak się czuje, że komuś bardzo zależy, bo ja już nie mówię o tych koncertach, tych robionych przez duże agencje, które są biletowane, wcześniej anonsowane. Ale to pani mówi o agencjach, ale my mówimy o ludziach, którzy po prostu również, czekają na to, żeby was zobaczyć, usłyszeć. Wie pani, bo zgłaszają się placówki typu kulturalne, prawda, domy kultury, które same organizują. No i już właściwie już nie ma miejsca w tym kalendarzyku, a ktoś w taki sposób daje do zrozumienia, że dla niego to jest ważne, że jak to odmówić, prawda? Tak, pani Alicja, już 2 lata temu mi pani mówiła, że musi pani zwolnić. Mówiłam, no ale teraz 2 lata już... minęły. Ja wiem, tak. Ale to nie jest absolutnie wyrzut, to chyba dobrze, bo wydaje mi się, że właśnie ten ciągły ruch to jest pani w pani naturze. Pani czy jest... proszę pani, dla nas, dla wszystkich nas, po prostu tak jak pani... Ale nie, czasami jest tak, że już niektórzy chcieliby, już czekają, kiedy będzie ta emerytura, o matko, nareszcie sobie odpocznę, zwolnię, będę zbierał grzyby, nie wiem, pojeżdżę na rowerze, pozwiedzam świat. Wie pani, no... A pani w ciągłym pędzie. No, mam taki zawód właśnie. Że no ta, no właśnie koncerty, no te rzesze fantastycznych fanów, tyle miłych słów, jak często stwierdzimy, na pewno niezasłużonych, tych kwiatów, tych naręcza. I wie pani, i to jest bardzo piękne. Trudno tak odrzucić te emocje. Trudno byłoby odrzucić takie emocje, chyba że no właśnie zdrowie, siła przestaną pozwalać po prostu robić to w sposób satysfakcjonujący widownię i nas. No tak, to może nastąpić, nie wiem, pojutrze, za 2 tygodnie, czy za 100 lat. Pan Włodzimierz mówił mi, że żona to już go od pewnego czasu namawia, żeby już trochę zwolnił, tak? Mniej koncertował, trochę częściej odpoczywał, siedział w domu. Ale ja widzę, że on też ma w sobie taką iskrę, jak pani, taką wie pani potrzebę. Jak Włodek siedzi w domu, to Włodek cały czas siedzi przy instrumencie albo przy komputerze. Jak Włodek ma wysłać nuty utworu na orkiestrę jakąś taką czy inną, którą aranżował rok temu,
to jak przed wysłaniem czyta i już, a nie, to tu bym teraz już na przykład troszkę poprawił. Także cały czas tak. Mhm. Więc to chyba taki bezczynność to nie grozi mu chyba. A pani sobie wyobraża taką właśnie emeryturę, że w pewnym momencie po prostu zejdzie pani ze sceny i nie wiem, będzie siedziała w domu, uprawiała ogródek. A coś już pani prostuje. Ja mam ogródek, ale prowadzi to zaprzyjaźniony ze mną od lat, kiedyś student biologii, uważam, powinien na uczelni zostać. Opisuję te roślinki wszystkie, które tam w tym ogródku moim. Niewiele ich jest, bo ten ogródek jest nieduży. I rubryki tam są podobno. Ja rzadko zaglądam. Krzysio rzadko mi może przymusza do tego, żeby zobaczyć. Jest rubryka ptaki w moim ogródku, zwierzęta w moim ogródku, no roślinki, jak już powiedziałam. I nieraz właśnie robi to, jest to zmyła, bo na tych, którzy oglądają, robi to wrażenie, że to ja jestem taką pasjonatką i tę rolę tę uprawiam i tę ziemię i się tym fascynuję. No nie. Ja kocham, że to mam. Zresztą mam ciemny bardzo, ten dużo cienia, więc tam za dużo się... Są drzewa, sosny, konwaliki, teraz wyrastają jakieś rumianeczki i się to... I delektuję się tym, kocham. Czyli to siedzieć, i w ogóle delektować sobie, się, oglądać, ale... Wie pani, zapytała pani kiedy. Tak, czy, właśnie. Samemu się takie decyzje nie podejmie. Ja nie, życie podejmie. Czy ktoś podjął taką decyzję? W jakimś momencie podjęła decyzję odejścia od zawodu, no, z żalem ogromnym dla odbiorców, dla nas kolegów, Zdzisława Sośnicka. Mhm. Pełni formy odeszła od zawodu. Kiedyś, to pani Irena kiedyś przed laty... też, prawda, powiedziała, że no Irenka, że już. Chociaż Irenka przecież też było na nią zapotrzebowanie. Jest ogromne zapotrzebowanie. No jest, ale to pandemia sprawiła. Pandemia, no do pandemii śpiewała. Mhm. A teraz to tak okazjonalnie, tak sobie, ale jest na tyle takie zapotrzebowanie na spotkania z nią, na to, żeby uświetniała swoją postacią. Osoba. W ogóle cudowna osoba, tak, cudowna artystka. Wystarczy spędzić z nią 10 minut i człowiek jest podbudowany na cały tydzień. No prawda? Tak. Cieszące się życiem niezmiennie. Ale powiem pani Alicję, że pani też to w sobie ma. Ma pani taką energię, z której można czerpać, jak tak człowiek już... upada na duchu albo nie ma siły, to pani się tą energią dzieli. Wie pani, i w związku z tym, mimo też powtarzam to pewnie, powtarzam się, ale nie przeceniając jeszcze wagi naszego zawodu, nie przeceniając, bo są sprawy, to jednak ostatnimi laty, jak częstsze są te kontakty, bo to po koncercie, bo trzeba płytę podpisać i właśnie z grupami, chociaż podpisanie płyt, z jakimiś ludźmi, którzy byli na koncercie i właśnie i się te dobre słowa słyszy właśie takie, no to sobie myślę, że nie można tego nie mówię bagatelizować, to już zupełnie nie, ale trzeba doceniać i trzeba z tego czerpać radość. Mówię to sama do siebie, że nawet jak gdyby nie było kawy któregoś poranka i nie miałabym siły, żeby się wstać, to sobie przypomnieć właśnie, a dla kogoś to było ważne. Ale to też trzeba mieć taki charakter po prostu, być taką... Tak. Bo niektórzy patrzą na szklankę, że jest do połowy pusta, nie, to ja do jestem zdecydowanie pełna, odwrotnie. Tak. To z panem Koczem, to jest coś, tak, to jest ta szklanka w sumie jest, jest cała pełna. Wie pani, jeżeli się słyszy takie zdania, takie wyznania. Ostatnio gdzieś na koncercie byliśmy i... dziewczynka, no taka, ja wiem, 17 może, ale z mamą też. No, pod wrażeniem całe, bo jeszcze takie są teraz takie potrzeby, takie, czy pani może mnie przytulić? Takie są teraz potrzeby. I ona mówi mi, że na przykład, że te moje piosenki to właśnie sprawiły, że ona jest lepsza, że ona wyszła z jakiegoś środowiska. Jeszcze pytam, słuchaj, a które piosenki w tak? No, na przykład Wielki Targ. Wie pani, A to dziwne, bo to trudna piosenka, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Wie pani co, ale to jest właśnie, akurat była świadkiem tego dziewczynka, już teraz maturę w tym roku robi, Karolinka z Biecza, o ile teraz pamiętam sam, że parę lat temu jechała na koncert nasz do Krosna. Wielki Targ, to jest piosenka Wojtka Mlnarskiego, znakomita, uniwersalna, świetna piosenka, ale ja mam tyle świetnych piosenek, że no, nie wszystkie śpiewam, bo bym śpiewała dwie noce.
I nie śpiewałam tego targu, a potem no, gdzieś tam parę lat temu włączyłam. Jakby, no, pretekst jest, bo nowa, a wrócę do płyty i tak dalej. I ta dziewczynka wtedy, 16-letnia, ta Karolinka, jechała na ten koncert i śpiewałam ten Wielki Targ po raz pierwszy po przerwie. Mówię, proszę pani, właśnie jechałam i tak marzyłam, żeby pani zaśpiewała Wielki Targ. Czyli, wie pani, to jest wrażliwość na, to są, bo ktoś mówi, a jestem za stary, za młody na pewien rodzaj muzyki. Nie, pewien rodzaj wrażliwości na jakieś przesłanie, na ten język, jakim wyrażamy to. Ale też wydaje mi się, że po prostu przeżywamy różne rzeczy w życiu, tak? Dorastamy, przeżywamy różne emocje, nasze życie się zmienia i też bywa tak, że po prostu niektóre piosenki do nas docierają w różnych momentach życia, bo nasze życie się zmienia, tak? Czy towarzyszyły nam w jakichś momentach ważnych akurat nastrój takiej piosenki? No pewnie z tego to wynika i chwała, no i cudnie, że tak jest, bo mamy dla kogo śpiewać, ale grać. Ale właśnie ciekawą rzecz pani teraz powiedziała, bo jest pani naszą gwiazdą z plakatu Radia Pogoda. Przypomnę, można oglądać w największych miastach w Polsce panią Alicję na naszych plakatach. Promuje pani nasze najpiękniejsze melodie. Ale właśnie też i dlatego, że najpiękniejsze melodie i Radio Pogoda łączą pokolenia. I wydaje mi się, że tak samo jest z pani twórczością, z pani piosenkami, z pani koncertami. Czy zauważa właśnie pani na koncertach, że przychodzą różne pokolenia? Tak, najmniej by jest moich rówieśników. Na ogół są młodzi widzowie. No i właśnie ta grupa, naprawdę grupa, powiększająca się grupa młodych ludzi. Mówię 16, 17, 20, 30. Powiększająca się grupa młodych ludzi. No. A jak, ma pani jakiś pomysł na to, żeby aktywować ludzi właśnie w pani wieku? Bo tak często bywa, że w pewnym wieku już osiadają w domu, siedzą przed telewizorem, nie chce im się czasami z domu wyjść. Jaki jest sposób na to, żeby właśnie ich zaprosić, żeby przyszli, żeby dalej byli aktywni? Wie pani, ja sama to mogę być tylko przykładem ewentualnie, ale szczęście są instytucje, są fundacje. No niedawno właśnie też miałam taką prośbę i oczywiście spełniłam ją w kalendarzyku, taki czas, jakbyś tam wybraliśmy telefon jakby, żeby dyżurować przez 2 godziny i ci ludzie samotni, którzy nie mają potrzeby. Tak, mówiliśmy o tym na antenie. Ale wie pani co, no właśnie byłam drugą z kolei taką rozmówczynią. Zdumiało mnie to, że przez te 2 godziny zadzwonił tylko jeden telefon. Ja pytałam nawet potem panie tam z Łodzi, bo poprzednio był chyba Janusz Telman. No tak, było 2 czy 3. I sobie myślę, czy jakaś usterka na łączach. Może ludzie obawiają się rozmawiać ze znaną osobą. Wie pani, najprawdopodobniej, bo tymi rozmowami, no właśnie jakby ze znanymi ludźmi, rozpoczęto tam ten cykl taki, że dyżurują tam też no, jacyś wolontariusze, nie wiem, może psycholodzy, no, tego rodzaju rozmówcy. I myślę, że chyba tylko obawa. Zadzwoniła pani, która od początku powiedziała, ja nie będę się skarżyła, na nic nie skarżyła, jestem na emeryturze, właśnie wróciłam dzisiaj z występów, śpiewam w chórze, a przed laty to śpiewam z Łodzi pani, jestem farmaceutką, występowała w Teatrze Cytryna w Łodzi, znam tę nazwę, bo to będzie Włodek Koczter z Łodzi. I jeszcze powiedziała, proszę pani, proszę powiedzieć panu Koczowi, ja się kocham w nim całe życie. Ale też ja bałam się rozgadywać, tak? No ale tak te 15 minut porozmawiałyśmy. No bo przecież na pewno kolejne telefony. No i doczekałam się telefonu. Akurat właśnie te moje zaprzyjaźnione, cudne kobitki były w Powsinie na spacerze. Irenka Santor, Jagódka i Zosia Kamińska. Ja to cudnie, że do mnie dzwonicie, bo statystykę mi poprawicie tych telefonów od seniorów. Ja myślę, że to wynika z tego, że ludzie po prostu może troszeczkę się trenują. Być może nieśmielenie, tak? być może. Tak, że jakimś znanym. Ale jak przy tym temacie jesteśmy właśnie tego aktywizowania ludzi starszych, to nie do przecenienia jest w ogóle, uważam, instytucja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie do przecenienia. Że to jest na pewno, jak ktoś, wie pani, nie ma zupełnie potrzeby, nie ma siły, no to się go nie wyciągnie ale z domu. Ale dla tych, którzy mają taki potencjał, to jest takie wrota się otworzyły, żeby spotkać się, poznać nowych ludzi.
Żeby, nie wiem, właśnie, a to w zespole zaśpiewać, a to w zespole teatralnym. Tak, to prawda. Śpiewałam też dla uczestników ze trzeciego wieku. Ale też wydaje mi się, że też musimy chyba docenić potańcówki Radia Pogoda, które organizujemy. To też jest takie miejsce, gdzie można przyjść, spotkać się, porozmawiać, potańczyć. No, co roku w kilku miastach w Polsce organizujemy. Tak? W różnych terminach. Zapraszamy, no. Pani Alicjo. Dziękuję. Proszę przyjść, umie pani tańczyć w ogóle? Czy umiem? Tak. Nie no, zależy co. Grzesio Markowski na przykład wiem, że nie umie tańczyć krakowiaka. Co z książce żona, można, żona mogła go nauczyć. Można, żona mogła tancerka nauczyć no go, tak. Ale nie, to tańczyć lubię, tylko rzadko to się teraz zdarza. Mhm. Ale na takich tańcówkach dla seniorów, rozumiem, tak? Tak, tak. No, to jakie preferują tańce? Ale takie parami, czy to jak indywidualne? To jak chce. Niektórzy tańczą parami, niektórzy indywidualnie, to już dowolnie. Gra muzyka z Radia Pogoda i się bawimy, pani Alicjo. A kiedy najbliższa tańcówka? Teraz akurat nie wiem, ale jak tylko będziemy mieć w planie, to natychmiast do pani zadzwonię. No właśnie, jak się pani czuje jako kobieta z plakatu Radia Pogoda? Fajnie, to bardzo, bardzo... ucieszyła mnie propozycja wszystkim. Uh-huh. Propozycja. Domyśliłam się, że właśnie wynika to z tego, że Radio Pogoda, czyli dla różnych pokoleń, tak. ale państwo popularyzujecie to, co dawniej było spopularyzowane, czyli dobra piosenka to znana piosenka, to ten klucz. No ale myślę, że rodzaj mojej osobowości właśnie tego wychylenia, tego, że mimo, że metryka lepiej tam nie zaglądać, to ale to... zagląda pani, przecież przyznaje się pani do swojego wieku. Nie, no a cóż teraz można gdzieś przyznawać? Google wszystko wie, co. Tak, jakieś... Tak. No. W zeszłym roku były takie, powiedzmy, półokrągłe urodziny, prawda? Zresztą śmiesznie, bo pan Włodzimierz o 5 lat dokładnie starszy tak. od pani, więc razem możecie świętować. Jedno półokrągłe, drugie okrągłe albo pani, na zmianę. Te okrągłe to są takie preteksty, takie, zwłaszcza w fachu. Preteksty do jubileusz. Tak, jubileusz, tak. No to w takim razie benefis, tak. No to jakaś telewizja się zgłasza, tak, a to Słowika Brzdunowego się dostaje. No dobrze, ale metryka jedno, dowód osobisty jedno, ale na ile na przykład lat się pani czuje wewnętrznie? Coś pani powiem, ja powiem pani, że czuję się teraz tak niecałe 50, ale nie jestem odosobniona w tym, że jak się tu wszyscy siedzimy, to nie dowierzamy tym naszym tak. metrykom. Tak. Czy to jest 40 tam, prawda, w dowodzie, czy nie, że myślę, że to jest tak, że... Ale już od dłuższego czasu pani się tak czuje, że tak koło 50? Nie, do niedawna czułam się na niecałe 40. Ale teraz, czy może przesadziłam? Nie, no tak, chyba jednak ta 50 to chyba, tak. Chyba już tak się zatrzyma, coś no tak mi się jakieś, wydaje. No tak, jakieś tak. Może być nawet 1-2, mniej więcej. Mówiła pani o swoim kalendarzu takim zapełnionym, tym, że jest pani swoim własnym menedżerem. A kiedy jest czas na odpoczynek? Ma pani w roku takie zaplanowane chwile, miesiące, tygodnie? Tak. Kiedy no, pani oczywiście. No, przestaje być swoim menadżerem i Alicją Majewską wokalistką? Czy jestem menadżerem i ten nie przyjmuje koncertów na lato. A czyli latem? W lecie raczej nie, bo plenerów staram się nie grać, takich typowych plenerowych koncertów. Tak, to co ktoś mówi, och, sezon się zbliża, to teraz tak, państwo tak. pogracie. Nie, my nie pogramy teraz. My gramy właśnie na jesieni, zimą i wiosną. Mam ile pani spędza wakacje, pani Alicjo? Ma pani jakieś miejsce, do którego pani wyjeżdża z Warszawy? Przez całe lata jeździłam do Pogorzelicy. Do Pogorzeli całe lata. Tego samego domku Wojtusia, to był ośrodek energetyki położony... Fantastycznie i to była ta możliwość, fantastycznie, bo na pograniczu terenu wojskowego, mhm. w lesie, czyli teren wojskowego, czyli bez ośrodków, czyli 13 kilometrów niezabudowanej na górze, czyli... Czyli można się tam po prostu schronić, mówiąc krótko. Znaczy pusto, ja uwielbiam chodzić, więc po prostu to piękne. No tam ten ośrodek, tam troszkę zmieniły się, nie byłam w zeszłym roku po raz pierwszy od już tam lat. Mhm. Ale staram się też gdzieś tam jakieś ciepłe kraje sobie tam na pograniczu zimy i wiosny też tam. Mhm. I to zwykle się dzieje. Ale jakieś konkretne? Ma pani takie ulubione miejsce, do którego pani ulubione jeździ to Pogorzelica, cały czas? To Pogorzelica. To a za ulubione. Granicą nie ma a takiego pani, miejsca? To są to takie popularne przez Madeira i Teneryfa. Aha. i na Dominikanie w tym roku byłam też. Troszkę to... Znaczy,
tydzień, nie mogłam sobie na dłużej pozwolić, nie miałam też potrzeby, ale kawał drogi i tak dalej. I tak, jak się już w takie egzotyczne miejsca jeździ, to po to, żeby jednak poznać dokładnie to miejsce, jakieś cuda natury tam też zobaczyć. Ja, moje wyjazdy to są, te wyjazdy takie na tydzień, to służą temu, żeby trochę słońca złapać i tak odechnąć, słońca złapać. I właściwie to i kosztowo, no i wysiłek, bo to kilkanaście godzin się leci. I wróciłam, rozmawiałam z Michałem Bajorem, który ma swoje takie miejsca, ale mówię, a ja tak daleko nie latam, ja tak daleko nie jadam. Mówię, wiesz co, bo kiedyś przed laty, Dzitka Sośnicka powiedziała mi, to Michał powiedział, że palmy wszędzie są takie same. I to jest duża mądrość, bo jeżeli się ma taką potrzebę jak ja, wiesz, tylko słoneczka, żeby tam zażyć i ten kwiatek zobaczyć wcześniej niż u nas, chociaż u nas się wcześniej tak, pojawiły się kwiatki. U nas w tym roku bardzo wcześnie. To wtedy ten trud troszkę może niekoniecznie. Ale nie, są jest, nie, tak, żeby 12 miesięcy na okrągło, to jednak nie, chyba bym nie żyła już. Zresztą teraz też pani jest chyba trudniej z domu wyjechać, bo słyszałam, że był remont u pani w domu. No to jak był remont, to trzeba było... No tak, ale że teraz jest zupełnie nowy, wyremontowany, tak, dom? No bez przesad. Nie? No wie pani, ja zrobiłam sobie, nie wiem, chyba tego jeszcze nie mówiłam, ale powiem, straszne kuku sobie zrobiłam. Bo ja mam domy, w którym mieszkałam 48 lat, powstała góra na tym w jakimś momencie i słusznie takie poddasze. I w pandemii właśnie taką potrzebę, taką, może właśnie coś tam mieć. Proszę pani, ja to z góra, meble wszelkie, nie można ich nie było znosić, więc trzeba było w jednym miejscu komasować. Zafundowałam sobie potworny kłopot, cyglinowanie podłogi na jakiś tam kolor, przemalowywanie tego wszystkiego, co było. Stolarz, artysta, pan Tomek Rygiel, artysta, stolarz, 20 par lat temu, jakieś tam wszystko, co trzeba było, robił drewniane, przemalował to wszystko na biało. A ja wcale nie... Ta podłoga wyszła nie taka. Proszę pani, ja to samo musiałam odwrócić, ten cały bałagan, koszty. Czyli dwa razy pani robiła remont, mówiąc krótko. Przewrócić to wszystko tak, jak było poprzednio. Jeszcze mi się wszystkiego nie udało. Jeszcze belki na górze są białe. A chciałam się zapytać, bo już pani mówiła to nie raz, ale może niektórzy o tym nie słyszeli, że przecież to z pani domu właśnie... Łuki? Łuki, tak. Słynne łuki z serialu 40-latek zaczerpnął pan Jerzy Gruza. Czy są te łuki jeszcze u pani? Pani, to jest ściana nośna i z tymi łukami się nic nie da zrobić. Z łukami nie da się nic zrobić. Ściana nośna, więc przebite są, tak? Nie dało się całej ściany wyburzyć. Oraz mam ogromny problem, naprawdę ogromny problem. Garaże, bo ja mieszkam... To jest segment. Co prawda te platformy, co to o nich na początku rozmowy mówiliśmy, tam wypisują cuda niewidy i pisały, że ja mam willę w ogóle, a potem jeszcze ktoś inny pisał, że ja mam niską emeryturę, więc nie mam za co utrzymać tej willi i będę ją sprzedawała i tak dalej, więc nie mam willi, mam segment, od lat tam mieszkam, się przywiązuję. I wszystko się dało. Ja okna obniżałam, bo to z płyty żel betonowej ten segment, proszę pani. Wszystko, no te łuki, no to trzeba było, no bo ściana nośna, nie dało się ściany do końca wyburzyć, ale nie mogę poszerzyć w żaden sposób ściany garażu. I te garaże były budowane w 70-tych latach na gabaryty. Czyli maluch się mieści. Maluch, duży fiat. Prawdopodobnie. A jak się wiedzie czymś większym, nie można wyjść, bo drzwi się nie da otworzyć. To znaczy ja mam teraz większe znaczy samochody, to jest takie BMW, nie za duże, ale jak tak stanę nieprecyzyjnie przy prawej ścianie, to jak ja wychodzę, proszę pani... Na szczęście jest pani szczupła, tak, pani Alicja. Ale wciągam brzuch i w ogóle te zakupy, to już na żadnym wypadku. No i niestety tu się nie da nic zrobić. Ani centymetra w tej nie. Czyli jeździ pani samochodem, tak? Ma pani prawo jazdy? Sama pani na koncerty dojeżdża? Och, no jak pan Korcz?
Ja jestem menedżerem, pan kończy kierowcą. A, czyli pan Włodzimierz prowadzi? Nie, no dwoma samochodami nie. Czy czasami się zmieniacie? Nie dał mi jeszcze ani razu kierownicy w swoim samochodzie. Nie zmieniamy się. Natomiast od jakiegoś czasu właśnie, od jakiegoś czasu, bo to wszyscy już nam stukali się w głowę, że tacy jesteśmy niemądrzy, lata lecą przecież, i że Włodek i najczęściej ostatnio jeździmy z panem kierowcą. Mhm. Słusznie. Trafiliśmy fantastycznego pana. Zwłaszcza jak się wraca, prawda, z takiego koncertu, chociaż pewnie nocujecie po koncercie jednak. Pewnie kiedyś to oczywiście się wracało, to oczywiście, wracaliśmy. No tak. Teraz jak nie ma konieczności, to nocujemy oczywiście, ale i tak chcę tego Włodzimierza Kocza odciążyć, żeby chociaż rwie się do tego samochodu, widzi, że gdzieś tam bliżej to nie, i tak, żeby zupełnie po prostu, żeby, ja rozumiem to, rozumiem to. Znaczy, tę przykrość, na moim przypadku też pewnie zaraz coś sobie przypomnę, czego też muszę sobie odmówić, znaczy ze świadomości, że powoli powinna. No, jeszcze chyba sobie, jeszcze chyba właśnie, nie takie ograniczenia. Czy czegoś pani sobie odmówiła w związku z wiekiem? W związku z tak. Czy nie? Chyba jeszcze nie. Walizkę targam po schodach, jak nie ma kto mi pomóc na przykład po schodach w jedną, drugą. Jeszcze, kawę pani pije po prostu, nie, bo tu nie. Nawet muszę państwu zdradzić, że pani Alicja podwójne espresso sobie zamówiła. Pani, tym bardziej. Czym mnie wprawiła w zdziwienie, bo jak ja bym to wypiła, to zaraz. Naprawdę? Nie mam tego rodzaju problemów. Tym bardziej, że w świetle statystyk różnych, najnowszych, To, co uznawało się za niezdrowe, jajka na przykład, czy kawa, tak. Się okazuje, że wręcz przeciwnie. Bo w rozsądnych ilościach oczywiście, prawda? Wszystko tak. W rozsądnych Ale ilościach. Ale kawa jest czymś takim, co rzeczywiście chyba pani towarzyszy, bo mówiła mi pani, zanim zaczęłyśmy rozmowę, że nie zacznie koncertu, jeżeli nie napije się kawy. Znaczy pani, na ogół przed koncertem to już jest trzecia kawa. Trzecia, ja tak do trzech kaw piję, tak. No tak. No, ale w Stanach tak. Zjednoczonych pani nawet do zimnej wody wrzuciła kawę rozpuszczoną, żeby po prostu napić się tej kawy przed koncertem. Pani, jednak. To było ekstremalne. To wtedy samolot się spóźnił chyba i byliśmy śmiertelnie zmęczeni. Pani Alicjo, to takie chyba już trochę uzależnienie od tej kawy. No, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale są tacy pijący kawę, którzy twierdzą, że lubią kawę, ale nie czują jej działania. Nie, no kawa, no siłą rzeczy, no podnosi nam ciśnienie, krew szybciej krąży, po kawie świat wydaje się od razu łatwiejszy. Ale ja mówię, jak wszystko. Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką, jakby nie, jest to przez niej wymyślone, ale jakby tak dostosowuje się. Zasady złotego środka. Złotego środka. Jakoś kawa przed koncertem, a coś jeszcze pani Alicjo? Ma pani jakieś... No bo jest coś takiego jak rider, prawda? Czyli wykonawca przesyła organizatorowi koncertu. Oczywiście wymagania techniczne dotyczące występu, ale też co chciałby mieć w garderobie, że a to banany, a to jakiś alkohol, a to różne inne rzeczy. No właśnie, i to cieszę się, znów... chusteczki, papier toaletowy różowy. Ma pani coś takiego? No właśnie, to cieszę się, że będę miała znów okazję do tego, do apelu takiego i wyrażenia mojego oburzenia na tym w rajderze alkohol. Aha. Pani, to, że... Oczywiście, że ułatwia nam to życie, że tak się już jakoś tam u nas też zadziało, że te agencje, te cateringi, prawda... Wprowadziły kanapeczki, czy obiady i tak dalej. Trochę to żal też, bo jak z Włodkiem sobie myślimy, że kiedyś jechaliśmy z tym samochodem i tak przez te małe miasteczka, tak i to był zawsze test. O, a ciekawe, czy w tej knajpce będą pierogi, a czy to będzie... A teraz, no oczywiście wybieramy sobie z menu, ale tuż nie ma tej niespodzianki, tego zaskoczenia, albo tego strasznego jakiejś popeliny, takiego rozczarowania. No... Jest to uładzone. Natomiast te rajdery, które właśnie rajdery, tak, różowy papier toaletowy, podobno, ja słyszałam o tym, że któraś z piosenkarek gumę pistacjową, są jakieś takie rajdery, gdzie wodę mineralną, ale tylko taką i taką. I ci biedni organizatorzy gdzieś tam w małej miejscowości sprowadzają tę wodę z drugiego krańca Polski. No dobra, myślę, że to jest, wie pani, to jest takie, przepraszam, ale to takie,
No w każdym razie nie w pani stylu, to taki zamiast, wie pani, takie budowanie sobie w oczach ludzi wartości. A też zaraz, za chwileczkę coś też powiem, ale jeszcze muszę wrócić do tego Rajderu, bo alkohole. No alkohole, no jak można wpisywać alkohole do Rajderu? Nie powinno się pić przed koncertem. Wpisywać? Przecież dostają honorarium. Rock'n'rollowcy też. No, dostają, jeżeli mają potrzebę wypicia alkoholu, to niech sobie kupią przecież. Ja kiedyś jednego kogoś z organizatorów, domu kultury pewnego właśnie, który tak mówi, no właśnie, no, musiałem te alkohol. Ja, dlaczego pan musiał? No, no bo jak nie, to mi nie przyjadą. No, jak niech się jakieś zrzeszenie, nie wiem, agencji, kierowników Domu Kultury umówi. Alkohol nie. Więc to już zaapelowałam, wyraziłam sobie protest song. A propos budowania sobie wartości tak. Właśnie tymi, że właśnie tak nie wystąpię, bo różowy dywan musi być. Niedawno właśnie Włodzimierz Korcz miał problem zdrowotny i zastępca pojechał ze mną. Świetny pianista. Sam nie prowadzi ostatnio, ale jego żona. Samochód jakiś taki wieloletni, wkładają uwagi do tego. Psy, koty tam wożą w tym samochodzie. Jakaś Honda. 20-paroletnia. I no ja się z nim zabrałam przecież oczywiście. Podjechaliśmy do miejsca. Tam jakaś ta duża bardzo kahala, no jakaś taka tysiąc tam 2000 osób chyba, ale taka urząd miasta tam zaprosił nas. Cała świta stała, żeby nas przywitać. Ja się wygramoliłam z tego siedzenia. Oczywiście byli organizatorzy i grupa moich zaprzyjaźnionych fanów. Te bagaże, te kociuchy oczywiście brali. No ale garderoby, wszystko pięknie, świetna technika. Wracamy tym samochodem i żona partnera mówi, słuchajcie, jak poszliście tę próbę robić, ja chciałam się trochę przespać. I tak się położyłam z tyłu na tym siedzeniu naszym. W jakimś momencie trzech ochroniarzy podeszło tam z tyłu. Jeden mówi, słuchaj, ty widziałeś, takim samochodem Majska przyjechał. Jak ja bym był gwiazdą, to ja bym zapowiedział. Więc ona podniosła się, mówi, no, pani jest gwiazdą. Tutaj. No ale minęło trochę czasu, ona w deszczu wyszła, potem znów wróciła. To było, musiało być takie zdumienie jednak, że też się ułożyła na tym siedzeniu i całą grupę panu ochroniarzy prowadził ten jeden, żeby pokazać, jakim samochodem jeździ Majewska. I tak no, chyba musiałam strasznie zmaleć w oczach tych panów w takim razie, jakimś 20-letnią Może Hondą. Pomyśleli sobie, ojej, jak oni muszą jej mało płacić za te koncerty, że no i tak, i ona potem musi te wille, co to tam napisali gdzieś, że sprzedawać, bo nie ma czego żyć. Ale to różne są plotki, pani Alicja, no pani temat, bo z jednej strony są takie, jak pani opowiadała, ale z drugiej strony piszą, że pani gra tyle koncertów, że pani w miesiąc zarabia 150 tysięcy złotych, więc no to zależy, gdzie spojrzeć. No a potem jeżdżę taką chodną 200-letnią. No naprawdę. I jak to pogodzić? Pani Alicjo, bardzo dziękuję za to spotkanie i też chciałam państwa zaprosić na nasze spotkania z panią Alicją na antenie Radia Pogoda codziennie o godzinie 15:30, bo będzie pani opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, pani Alicjo, u nas. A nie tylko swoich. Nie tylko swoich, tak. To już możemy zdradzić. Będziemy opowiadać, jak te piosenki powstały, czy pani Alicja przyjaźni się z wykonawcą, czy przyjaźniła z wykonawcą tych piosenek. No będziemy zdradzać przeróżne sekrety, więc zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Alicja Majewska była gościem Radia Pogoda. Jest naszą gwiazdą z plakatu. Proszę szukać w największych miastach w Polsce plakatów Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie, a na nich pani Alicja Majewska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.